Cześć. No dzisiaj nagram filmik o bananowcach, jak tam przetrwały te ostatnie przymrozki, a nawet można powiedzieć mrozy. Tak, no tutaj jest ten basiok mój, taki największy w tej styrobudzie. Zdjąłem jedną płytę, żeby do niego zajrzeć. No ten tutaj liścek jest nieobcięty. Tych małych mam niepoobcinane liście do końca. Ale widać, że mróz nie wlazł. Pniaki bardzo wilgotne. Woda aż leci. Drugi. No, ale przetrwały. Mróz do nich nie wlazł. Tutaj, jak z ciekawości, mam zamiar zostawić lasiokarpę w tym roku w gruncie. Była na razie na wszystkie mrozy była okryta tutaj tą budką, taką niedużą, wąską. Dawałem jej, raz chyba dałem jej, czy dwa razy, butelkę z ciepłą wodą. No ale lasiokarpka zmarzła. No, dopiero teraz ją odkryłem spod tej budki i zauważyłem, już gdzie niegdzie zaczyna pleśnieć. Pleśń ma. Także będę, chyba ją spryskam jakimś środkiem. Obetnę. Zrobię jej styrobudkę z dogrzewaniem i spróbuję ją przezimować w tym gruncie. Nie wiem, czy ktoś z was próbował kiedyś lasiokarpę zimować w gruncie, to proszę o jakieś doświadczenia. Jak to wyszło? Zaraz, to może najpierw przejdziemy jeszcze do tej styrobudy tutaj. Tutaj w tej styrobudzie to jest taka styrobuda podłużna, niska. Tutaj mam basioka. Też nie widać, żeby mróz wszedł. A tu widać jeszcze jedna butelka. Tu raz im wrzuciłem butelkę z wodą ciepłą. No i tu na próbę zostawiłem w gruncie giganteę, kolokazję. Ja z ciekawości trzeba sprawdzić, jak to będzie wyglądało. No na razie widać, że nic jej nie jest. Te duże liście zmarzły jej wcześniej już, jak był taki przymrozek bodajże minus 4. Jakiś czas temu to przymarzł lekko i poobcinałem. No basiok wtedy całkowicie ściarniał, a te małe listki tej kolokazji przetrwały. I też nie wiem, czy ktoś, nie widziałem, żeby ktoś kiedyś próbował w gruncie to przezimować. No jak jest ktoś taki, to proszę o wiadomość jakąś, jak to się, czy się udało, czy nie. No tutaj będzie wyłożone ten taki, no mam zapas węży świetlnych, to będę używał chyba węży świetlnych. Ułożę to na gruncie. Nie wiem, z 10 metrów takiego węża wsadzę może. Termostat będzie. No i zobaczymy. No tutaj jeszcze teraz możemy przejść do szklarni, tej jednej z kruszynką. O, kruszynka na razie nic sobie nie robi z tych mrozów, bo ona tutaj ma pełne luksusy.
grzywanko. Też znowu jej parę dni temu obcięłem. Obcięłem liście, bo znowu już dotykała do ziemi. Jedyne co ja gadam, do sufitu. Trzeba było ją skracać. Co chwilę będę ją przycinał, bo ona cały czas rośnie. No. Poza tym inne bananki. No nic złego tutaj nie widzę, żeby się coś działo. Tam inne małe lasy też widzę i rosną. Tutaj co to jest? Tak ładnie rośnie. Red Tiger. Taki gdzieś też mu się rozwinął. Largę sit. Pentricosum largę sit. Rośnie tak jak rósł przez całe, znaczy od lata go mam. I tak rośnie bez obcinania liści jeszcze. No ładnie wygląda, to na razie go nie obcinam. Niech sobie rośnie. No także nic złego tutaj się nie dzieje. O, wężyk położyłem już na gruncie, żeby już za bardzo nie dopuszczać do jakiegoś nadmiernego wychłodzenia tego gruntu, bo później ciężko będzie go na nowo może rozgrzać, tak sobie myślę. O, termostacik, jeden, drugi, tutaj mam termostat, o, na 15 ustawione. A ten od tego, a ten od węża na 12,5 na razie jest ustawione. No w tamtym roku, nie pamiętam, też miałem jakoś tak ustawiony ten termostat koło 15 bodajże, czy nieco mniej. Ale na pewno no tak 12-15 chyba był ustawiony termostat od farelki. No, tu jeszcze mam obok też w gruncie zostawiłem i planuję go zostawić tutaj w takiej budce na razie prowizorycznej. Teraz Red Tigerka. No widać tam baniak z ciepłą wodą dostał raz. No to on wcześniej już trochę dostał pod mrozem po tych liściach. Ale w budzie buda go uchroniła przed tymi mrozami, co teraz były. Dwa razy było minus 7 pod rząd i na trzeci dzień było minus 5. No tutaj to na razie nie będę patrzał do tego kokosa. A później jeszcze nagram, jak wyglądają te w Waszyngtonie. No idę jeszcze, idę na wyspę teraz. No najpierw, Maurelemu poprawiłem tą budę. Rozkręciłem te płyty i skleiłem je, żeby mu tutaj nie wiało. Bo też parki były takie dosyć spore. A teraz wziąłem taki klej do drewna. On się robi taki jak pianka. Ale do styropianu też się dobrze nadaje. Bo jak puchnie jak pianka i wypełnia te wszystkie pory. No także dobry jest. No i ten Maurei tutaj, ja podłączyłem mu już tutaj termostacik. Dałem mu jednak farelkę do ogrzewania. Nie kabelek. Kabelek taki mały ma tam jeszcze dodatkowo na gruncie, ale daję mu farelkę, żeby tutaj było bezpiecznie. No ale coś się dzieje z tym Maurelim. No nie wiem, ten raczej nie jest jeszcze przez zimowanie, bo to chyba trochę wcześniej się zrobiło. Ale ma takie, o widzicie, te liście zniekształcone. To często mi się też w innych Maurelasach zdarzało. I nawet latem i w ogóle w sezonie, jak rosły na dworze. Ten liść taki się robi kruchy, blady. O. Nie wiem, czemu to, z czego to się dzieje.
No raczej od zimowania to nie będzie, bo to musiało już wcześniej mu tutaj coś tutaj się stać. Dopiero niedawno jest w budzie, także ten liść już na pewno był. No. Zobaczymy. Poza tym wygląda ładnie, no tylko ten środek najważniejszy jest. I ten środek nie wygląda ładnie. O. Ten starszy, wcześniejszy liść też widać, że miał już takie coś, no nie wiem, czy to przy nawożenia. Nie pamiętam już dokładnie, co ja mu dawałem jakieś nawozy teraz pod koniec sezonu. No ale dobra, zobaczymy. W każdym bądź razie nam mróz nie wlazł, a farelkę dopiero dzisiaj tutaj włożyłem. No pomału muszę szykować, bo później nie będę miał czasu. Teraz tak, tutaj mam odkrytego Red Tigerka Sikimensis. Też mu dociągłem już tutaj prąd. Termostacik ma. No i ogrzewankę mu jakiś zamontuję. Ale to dopiero później, a do tej pory nie miał dogrzewania. I na razie widać, że osłona go ochroniła. Liście zdrowiutkie. No tutaj mam jeszcze w drugiej budzie mam. Wasioka. Też widać, że mróz nie wlazł. Ładnie wyglądają młodziaki. No to widać, ile wyrósł. A obcięty był jakieś 3 dni temu. Wtedy albo czwarty był obcinany. Biedronka, chyba ta azjatycka. Dobra, i zaraz jeszcze. A jeszcze tamtego pokażę. Tamtej budzie. A tutaj jest kolejny pasioczek. Też wygląda nienaruszony. Na nienaruszony przez mróz. Tak. No i teraz przejdę do szklarni i tam pokażę, jak się mają inne bananki. Dwadzieścia stopni. No. Hallens hybryd, eskulenta, musza hiszmani, ten odrastik w tamtym filmiku znalazłem go podczas tamtego filmiku. Tydzień temu znalazłem tego odrosta, był malutki, a już zaczyna wypuszczać jakiegoś listka. Musa hiszmani. Tutaj ta Black Stime.
Blackstone, kolokazja. No i tutaj ona ma takie odrosty, powyrastały jej. No takie o. Jest tego parę sztuk. No i chyba to będę musiał poobcinać i poprzysadzać. Jednego już gdzieś wsadziłem kiedyś do doniczki. No ale teraz nie wiem, czy go znajdę. Będę musiał chyba poobcinać, podsadzać do doniczek, bo boję się, że one mi pozasychają. Korzonki mają na wierzchu. Kordyliny. Tu różniaśta. No to jest alokazja Venti. No ta jest z marketu. Ładnie się trzyma. Tutaj ta jakaś, to jest. A, to jest Blackstein. To jest ta właśnie Blackstein. To jest, wsadziłem go, tego odrosta do doniczki i wyrósł mi taki. To niedawno jak wsadzałem wszystko do szklarni. Ja tu mam też strelicję. To będzie chyba strelicja, zaraz tu gdzieś jest ten karteczka, strelicja Nikolaj, to jest w markecie też kupiłem niedawno w tym roku. Tutaj kolokazja olbrzymia. Makrorchiza. Tak. Teacup. Bardzo ładna. Bardzo ładna odmiana. Tutaj Portodora. Bardzo ładna, ale ja nie wiem, jak one teraz są takie bardzo ładne. Ja nie wiem, jak one mi przezimują, kurczę. Z tego co widzę, to wszyscy obcinają liście. Sam, znaczy wszyscy, no. Niektórzy obcinają liście. Te bulwy jakoś tylko same przechowują. No nie wiem, zobaczę. W tamtym roku w każdym bądź razie zimowałem ją tak jak teraz z liśćmi. I jakoś tam przezimowałam. No tutaj tylko drugi Largesit, jeden jest w tamtej szklarni, drugi w tej został. Tutaj jest Atia Black, Barbisiana. Tutaj jest Superboom, MCT Superboom. Jeden i drugi. No mają koło metra. Ten jeden zwłaszcza, ten wyższy ma koło metra bez doniczki. Tutaj inne kolokazje, takie drobne. Tutaj to jest ten. Tetranax. A tu mam papirusa, nie wiem jak Maciej ogląda. Mówił ostatnio, że miał tego nilowego. I te sadzonki kupiłem jesienią. Już późno. Były twarde. A teraz są tak jakby w środku były puste. Nie wiem, czy on później odbije od korzeni. Zimuję go w mokrym. I tu mam trzy. Czy jedna była, porozdzielałem na trzy i wszystkie takie. I wszystkie są takie miękkie. Black Coral.
Black Coral to jest jak malowana. Tu mały odrościk Grand Nine'a. Grajny Nine, nie wiem, czy to jest pomyłka gdzieś w pisowni, gdzieś tam komuś się gdzieś tam pomyliło, czy to jest inny banan. O, urósł mi, tu jest pierwsza kreska, tu jest druga kreska. 7 centymetrów. Wyrósł mi ananas. Przed schowaniem do szklarni był jeszcze takim małym pączkiem. No, tamten mi się złamał, co był wcześniej. Musiała katan, banan owocowy. Mam go od paru dni. Ruszył się. Namwach pisankawak. Nie chcę mi zaoszczyć. Tak wygląda. Namwach pisankawak. Ice cream. Kreski się nie rozchodzą na razie. Malutka, odzielona Elena. Skulenta. Banan jabłkowy, mus apple. Żyje. Pisang Ceylon. Dwarf Goldfinger. Musza Acuminata Ladyfinger. Ładnie rośnie. Wylizała się. Tamten trzeci mały odrościk, jakiś taki uśpiony. Ornata Pink. A to jest banan niejadalny. A tutaj mam. Tutaj mam też Acuminata dzika. Nieduża, ale rośnie. Włączyłem doświetlanie, bo trochę tutaj przeszkadza. Musa Double Mahoy. To też jest jakiś banan dość nietypowy, bo no coś tam z nim jest, ma chyba dwa te
Dwa pędy owocowe chyba ma. Coś takiego. Też jest jakiś ciekawy. A to jest ten. Dwarf Orinoco. Dwarf Orinoco. Tutaj jest dwarf Green. No, Siam Ruby, no, główny pień mi patrz, już w tamtym filmiku pokazywałem. Ale odrościk ładnie się zbiera. Mała musza zebrina rojo. Trzyma się. Wędy kochol. Widać. Kreska jedna, kreska druga rozeszły się. Jakieś 2 centymetry. Może niecałe. Kawęcisz azjatycki. Musa Intineras Burmese Blue. Troszkę jakiś taki podżółk. To jest nasionka, a tutaj mam Musa Burmese. To jest ten. Nie wiem, czy to samo, czy to też jakieś błędy na wpisowni, czy... Ciężko coś znaleźć na ten temat. I wiadomości. No ten, kurde, to mi, ten żółk. Nie ma mok, nie ma zasłucho. Nie wiem. No tutaj mam drugiego też Itinerans Burmese Blue. To jest jego brat. To obydwa z jednego wysiewu. No ten jest dużo mniejszy, ale też z żółk. Zebrina, Musa Sumatrana Zebrina Royo. Ładne żywe kolory. Chwasty rosną. No tu Grand Nine. Dobrze mówię? Tak, Grand Nine, tu jeden, tutaj drugi. Tutaj Cavendish. No. Balbisiana. Znowu do dachu sięga. Odrościk Balbisiany też rośnie. Ten Yunanensis. Nic złego nie widać po nim. No i ten jak on tam ma? NCT Glauczum. Zapominam nawet takie rzeczy. NCT Glauczum. Rośnie pomału, przesadzony był do mniejszej doniczki z lekką ziemią. Tu mam kannę. Kannę mam, to kupiłem niedawno. Pretoria. Nie wiem, czy ją trzymać z tymi liśćmi, czy ją obciąć. Jakby ktoś wiedział z oglądających, to proszę o jakąś poradę.
No na razie najgorzej z tych bananków to, to mi tutaj wyglądają te właśnie itinerans gourmet blue. Takie żółknięte. Jeden. I tam drugi maluch. Bordelonik też pomalutku tam się jakoś rozwija. Ten pielgrzanik. No dzidka już jest duża, ale też jakaś taka pokręcona. Ten listek taki będzie pokręcony. Coś jest nie tak. Może z tą gnojówką z pokrzyw przesadzam. Bo też chyba go niedawno delikatnie podlałem, tak jak tego ten listek. No ale idzie następny też już idzie. To ten listek ma jakieś, nie mam miarki przy sobie, ale 45-50 cm. No cały banan będzie miał już pewnie dobry metr. Niestety odrostów jeszcze nie ma. No tu mam akuminata Warto Mentosa. Troszkę mi zmarniała. Ostatnio liście. No, to nie widać. To jest odrost oddzielony niedawno. Liście trochę oklapły, ale podlałem go troszkę. I tak jakby troszeczkę odżył. Środkowy listek wygląda w miarę. No za taki banan, no nie za, niezbyt odporny, nie? Dosyć taki delikatny, chyba mi się wydaje. Bo na dworze jak urosły, to też tak średnio wyglądały. To jest odrost, a gdzieś tutaj mam matkę. No jest tutaj matka, nie znalazłem. Matka też jest przysadzona do mniejszej doniczki. Tu czubek, jakiś taki podsych jej. Czubek liścia młodego. No pomału chce rosnąć, ale ma trochę odrostów. No i od niej oddzieliłem tamtego. Jabłko budyniowe. Ładnie się trzyma. No, glaucumy. Te cztery w małych doniczkach są z nasiona. O, wrosły już tamtym. O, wrosły. A ten w tej dużej doniczce to jest czystego. No jako sadzonka kupiony mała. Ale stał dłuższy czas na dworze. Nic nie rósł. Wczesnym latem jakoś go kupiłem. Razem z tą Asia Black. Małe sadzonki komuś tam wykiełkowały z nasiona. I Atia Black już ma, bo bez doniczki. Nie wiem, 1,40 m. Bez doniczki. Może mieć. No a ten ma aglaucum. No ma ze 40. Może 50 cm taka chudzinka jest. No coś mu nie przypasowało. Kajadumki. No tutaj pestki, ale sucho mają, trzeba podlać.
awokado na próbę wziąłem, posadziłem. No, no i tak. No ta alokazja, Lauterbachiana, mi się wydaje, że to jest. No tak wygląda nieciekawie. No coś tu niby próbuje wyrastać, ale takie nędzne. A tak poza tym, no tak na razie to wszystko się trzyma. Dobra, będę kończył, bo będzie, o, już jest 36 minut.